Te wybory zostały nam ukradzione, ponieważ demokraci dopuścili się fałszerstw na niespotykaną do tej pory skalę, przekonuje ostatnio prezydent Donald Trump. A te twierdzenia podchwytują dziennikarze i politycy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce. Dlatego chyba czas zadać pytanie, czy naprawdę te wybory mogły zostać sfałszowane. Zapraszam do oglądania. Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden tak bardzo się spieszy, by fałszywie ogłosić się zwycięzcą i dlaczego jego medialni sojusznicy tak bardzo starają się mu pomóc. Nie chcą, by prawda została ujawniona. To jest cytat z oświadczenia prezydenta Trumpa opublikowanego już po tym, jak amerykańskie media od CNN po Fox News stwierdziły, że Joe Biden wygrał te wybory. A na ten wynik przyszło nam czekać bardzo długo, ponieważ zliczanie w kolejnych stanach przeciągnęło się na kolejne dni. Natomiast w tych kluczowych swing states różnice pomiędzy kandydatami były na tyle nieduże, że musieliśmy czekać, aż właściwie zostały policzone wszystkie głosy. Trudno było oszacować wcześniej, kto wygrał. No ale stało się. Amerykańskie media uznały, że zliczonych głosów jest już na tyle dużo, że wynik się nie odmieni. Joe Biden, a po nim Kamala Harris wygłosili zwycięskie przemówienia. Ze stolic całego świata popłynęły gratulacje dla nowego, 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale to wszystko nie powstrzymuje Donalda Trumpa przed twierdzeniem, że to jeszcze nie koniec, że liczenie głosów tutaj wciąż jeszcze musi potrwać, ponieważ doszło do licznych fałszerstw, które teraz Republikanie z Donaldem Trumpem na czele będą starali się rozwikłać przed amerykańskimi sądami. Ta narracja nie jest zresztą nowa. Donald Trump już w toku kampanii wyborczej wielokrotnie przekonywał, że ze względu na ogromną skalę głosowania korespondencyjnego te wybory mogą zostać sfałszowane. Kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych Donald Trump wystąpił z oświadczeniem, w którym ogłosił, że właściwie wygrał wybory prezydenckie, ale wskazał też, że dzieje się coś dziwnego. Otóż na początku wyniki wyraźnie mu sprzyjały, ale teraz trwa liczenie głosów i sytuacja w wielu miejscach całego kraju się odwraca. Później mieliśmy serię tweetów prezydenckich oraz dosyć niepokojących historii w mediach społecznościowych. Głosowali ludzie urodzeni w XIX wieku. Nagle znalazło się 100 tysięcy dodatkowych głosów, wszystkie na Bidena. Frekwencja przekroczyła 100%. Można więc odnieść wrażenie, że rzeczywiście coś może być w twierdzeniach prezydenta Trumpa, że rzeczywiście mogło dojść do jakiegoś rodzaju fałszerstw, które teraz przed sądami mogą zostać ujawnione i w związku z tym może się zmienić wynik wyborów, no bo przecież pamiętajmy, w Sądzie Najwyższym dzięki ostatniej nominacji prezydenta Trumpa zdecydowaną przewagę mają konserwatyści. Czy zatem rzeczywiście mamy do czynienia ze spiskiem przeciwko amerykańskiej demokracji? Przyjrzyjmy się więc materiałowi dowodowemu, oczywiście temu, który krąży po mediach społecznościowych, bo żadnego oficjalnego do tej pory nie zobaczyliśmy. Historia pierwsza. W Michigan nagle pojawiło się 100 tysięcy dodatkowych głosów, wszystkie na Joe Bidena. Dziś rano w Michigan odnaleziono 138 339 głosów na Bidena i 0 na Trumpa. Takich przypadków nie ma. Matematycznie niemożliwe. Skomentował na Twitterze Wojciech Cejrowski, a nawet The Wojciech Cejrowski dla zuchwałych. Zatem zuchwale sprawdźmy, co właściwie stało się w tej historii. Otóż wszystko rozpoczęło się od tweeta konserwatywnego publicysty Matta Mackowiaka, który obserwując pojawiające się na bieżąco wyniki wyborów na stronie internetowej nagle zauważył anomalię. Rzeczywiście wskoczyło ponad 100 tysięcy głosów, wszystkie oddane na Joe Bidena. Co się kryło za tą historią? Otóż ona dość szybko została wyjaśniona i te wyjaśnienia łatwo znaleźć w internecie. Otóż doszło po prostu do błędu. Osoba, która przepisywała dane na temat wyniku wyborów, pomyliła się najprawdopodobniej przy wpisywaniu przecinka i dodała ponad 100 tysięcy głosów. Zresztą o tym, że doszło do zwyczajnej pomyłki, poinformował później na Twitterze sam Mackowiak, informując, dlaczego skasował wcześniejszego tweeta, ale te sprostowanie nie rozniosło się zbyt szeroko. Tymczasem tę wcześniejszą historię podał dalej nawet prezydent Trump, w związku z czym do tej pory żyje w internecie. Historia druga. Zmarli wstali z grobów, żeby zagłosować w tych wyborach. Takich przecieków było sporo, było też żartów na ten temat. Poseł Krzysztof Sobolewski z PiS opublikował na Twitterze takiego mema, na którym Joe Biden kiwa w kierunku nagrobków na Narodowym Cmentarzu w Arlington, mówi: dziękuję wam za głosy. Podniosły się głosy, że to być może niezbyt delikatne i niezbyt właściwe ze strony pana posła Krzysztofa Sobolewskiego, ale może on właśnie powiedział, jak jest? Chyba już spodziewacie się odpowiedzi. Dziennikarze prześledzili na przykład losy Williama Bradleya, wyborcy z Detroit, lat 118. William Bradley, jak się okazało, zmarł w latach 80. Co się więc wydarzyło? Otóż zagłosował jego syn, który również nazywa się William Bradley, mieszka pod tym samym adresem, nigdy wcześniej nie głosował korespondencyjnie, ale tym razem ze względu na pandemię postanowił właśnie tak oddać głos, a tymczasem wcześniej z tego adresu korespondencyjnie głosował jego ojciec. Ktoś omyłkowo wysłał mu kartę do głosowania z danymi starszego pana Williama Bradleya, a ów William Bradley, wciąż jeszcze żyjący, nie zauważył, że data zwyczajnie się nie zgadza. Zagadka rozwiązana. Inne problemy z datą urodzin dotyczyły całkiem sporej grupy wyborców, która na przykład popełniła jakiś błąd, wypełniając formularz dotyczący daty urodzin, albo na przykład nie uzupełniła tego pola i system automatycznie wpisał datę, no na przykład 1 stycznia 1901, 010101 i nagle mamy wyborcę, który już skończył 119 lat. W ogóle krążyła taka lista 14 tysięcy wyborców z Michigan, którym śmierć nie przeszkodziła w głosowaniu. Dziennikarze dosyć wnikliwie zajęli się wpisami na tej liście i co się okazało? Część tych wyborców rzeczywiście nie żyje, ale też nie głosowała. Część tych wyborców żyje, głosowała. Po prostu nastąpił jakiś błąd, najczęściej jeżeli chodzi o datę urodzin. Część jeszcze żyje i nie głosowała. Nie wiadomo dlaczego znaleźli się na tej liście. Nie było ani jednego przypadku, żeby w imieniu kogoś już zmarłego ktoś oddał fałszywy głos na tej liście. Do tego wątku można dodać grafikę stacji Fox, którą udostępnił na przykład Przemysław Wipler. Tak się robi rekordową frekwencję w wyborach. Podwójnie zarejestrowani głosujący, więcej głosujących niż uprawnionych, nieżyjący, a głosujący, 197-letni wyborcy i raptem przegrana o włos. Swoją drogą tak trywialne problemy techniczne w cyfrowym supermocarstwie to mega obciach. Kłopot z tą grafiką jest taki, że jest dosyć mocno przestarzała. To znaczy pochodzi z grudnia 2019 roku i z materiału, który dotyczył pozwu na temat nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Ten pozew zresztą został wycofany w momencie, kiedy stan zaczął te nieprawidłowości poprawiać. A skoro już mówimy o rekordowej frekwencji, to czas na historię numer 3. Zagłosowało więcej osób niż przewidywał rejestr wyborców. Ta historia dotyczy stanu Wisconsin, a upowszechniał ją w Polsce m.in. Wojciech Cejrowski dla zuchwałych. Przeczytajcie sami. Jakie jest wyjaśnienie tej sytuacji? Otóż polski podróżnik podał właściwą liczbę zarejestrowanych wyborców w Wisconsin przed wyborami w 2018 roku. Do wyborów w listopadzie 2020 roku zarejestrowało się jeszcze ponad 500 000 wyborców i w związku z tym wszystko się zgadza. Znowu zbyt zuchwale, panie Wojciechu. No dobrze, a co z niespodziewaną odmianą wyniku, o której pisał Wojciech Cejrowski? Zresztą przecież zwracał na nią uwagę również sam prezydent Donald Trump we wspominanym już wcześniej wystąpieniu. Była przewaga Trumpa, a później liczyli i nagle wyszło im, że Biden. Szwindel? No nie do końca. To zjawisko, o którym obserwatorzy amerykańskiej polityki ostrzegali już długo przed wyborami, mówiąc, że tak po prostu będzie, dlatego że w niektórych stanach dosyć szybko otrzymamy wyniki z lokali wyborczych i tam najprawdopodobniej przewagę będzie miał Donald Trump, natomiast później zostaną zliczone głosy korespondencyjne. To potrwa dłużej, zwłaszcza w tych stanach, gdzie nie wolno było ich procesować przed dniem wyborów. I w związku z tym, że w tym głosowaniu korespondencyjnym będzie więcej głosów na Bidena, a w tym z kolei nie ma niczego dziwnego, bo przecież to demokraci zachęcali swoich wyborców, by zagłosowali korespondencyjnie, a to Trump mówił o fałszerstwach i przekonywał swoich wyborców, że bardziej opłaca się iść do lokalu wyborczego. No więc kiedy te korespondencyjne głosy zostaną zliczone, to najprawdopodobniej albo przewaga znacząco się zmniejszy, albo w ogóle na prowadzenie wyjdzie Joe Biden. Zresztą nawet ja sam wspominałem o możliwości takiego scenariusza w KluboTygodniku o rosyjskiej dezinformacji parę tygodni temu. Kto ciekawy, może sprawdzić. Nie chciałbym kontynuować tej wyliczanki w nieskończoność. Myślę, że przekaz jest tutaj dosyć oczywisty. Tych historii rzeczywiście jest sporo, ale ich wyjaśnieniem zajęli się już dziennikarze i fact-checkerzy. Można znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, wykorzystując zwykłą wyszukiwarkę internetową i poświęcając na to kilkanaście minut czasu wolnego. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to prawie każdą kolejną historię można w ten sposób wyjaśnić. Jak na razie na horyzoncie nie pojawiło się nic, co by dowodziło, że te wybory zostały w jakiś bezprecedensowy sposób zwyczajnie sfałszowane. Oczywiście prawnicy Trumpa zalewają sądy pozwami. Tych pozwów było całkiem sporo, ale kiedy przyjrzymy się temu, co właściwie się w nich znalazło, to przede wszystkim chodzi o kwestie proceduralne związane z tym, jak powinny być liczone głosy, albo dochodzenie jakichś drobnych nieprawidłowości, ale naprawdę drobnych. Niczego, co miałoby potencjał, żeby odwrócić losy wyborów w skali całego kraju, a tego przecież byśmy potrzebowali. Taka sprawa, o której Donald Trump chyba wciąż jeszcze marzy, która pozwoliłaby stwierdzić, że rzeczywiście demokraci sfałszowali te wybory, musiałaby przecież dotyczyć kilkunastu stanów i kilkuset tysięcy, jeżeli nie na przykład miliona głosów. Ogromne liczby i wydaje się ekstremalnie mało prawdopodobne, żeby coś tego rodzaju wypłynęło. Zresztą dobrze, puśćmy na chwilę wodze fantazji i zastanówmy się, jak musiałby wyglądać proces fałszowania, kradzieży wyborów, jeżeli rzeczywiście ktoś chciałby te wybory dla Joe Bidena ukraść. Jak miałyby tego rodzaju działania zostać zaplanowane? Przez kogo? Czy powstałby jakiś specjalny sztab do spraw fałszowania wyborów? Jak miałby działać? W jaki sposób miałby wybrać stany, w których należałoby uruchomić tych wszystkich zmarłych wyborców, te nieistniejące głosy dorzucić do urny? Czy po prostu chodziłoby o listę tych stanów, gdzie wynik miał być najbardziej wyrównany? No dobrze, ale na przykład w Michigan według sondaży Biden miał 7-8 punktów procentowych przewagi. To czy tam też należało fałszować wybory? Jeżeli tak, no to ta lista zaczyna się robić naprawdę długa. No i powstaje pytanie, ile tych głosów miałoby być sfałszowanych, żeby to fałszerstwo mogło w bezpieczny sposób odmienić rezultat? 100 tysięcy? 200 tysięcy? Na jakiej podstawie to szacować? Na podstawie wyników z 2016 roku? Tak, tylko tym razem frekwencja była ponad 10% wyższa, tych wyborców było o wiele, wiele więcej, więc mogłoby się okazać, że fałszerstwo było na zbyt małą skalę. I poza tym, jeżeli już mówimy o tych milionach głosów, które musiałyby być sfałszowane w kilkunastu stanach, kogo zaprzęgnąć do takiej pracy? Jak duża musiałaby być grupa ludzi zaangażowanych w ten proces i jak duża szansa, że jednak ktoś się wysypie, jednak ktoś stwierdzi, będę tym sygnalistą i powiem, co tutaj się naprawdę dzieje. Gdyby taki skandal wyszedł na jaw, Partia Demokratyczna byłaby skończona. Właściwie mogłaby się zwinąć i na jej miejsce mogłoby powstać coś nowego. Czy naprawdę wydaje się, że Partia Demokratyczna mogła zaryzykować swoje własne istnienie dla wyborów, które zdaniem sondaży, bo to oczywiście różnie było w tych wyborach właściwych, ale zdaniem sondaży, czyli tego, czym demokraci dysponowali w tych miesiącach poprzedzających elekcje, cały czas mieli wygraną w kieszeni. Nie dziwi mnie, że Donald Trump rozprzestrzenia tego rodzaju historie, bo one pozwalają mu uniknąć stwierdzenia, że przegrał te wybory, a tego stwierdzenia, że cokolwiek przegrał, Donald Trump bardzo nie lubi. Nie dziwi mnie specjalnie, że tego rodzaju teorie cieszą się uznaniem ludzi, którzy na co dzień wierzą, że światem rządzi szajka celebrytów, pedofili o satanistycznych skłonnościach, no ale jak ktoś traktuje QAnon jako źródło wiedzy, to nie takie rzeczy i nie takie nielogiczności musiał już przełknąć. Ale niestety ta teoria została podjęta również przez dziennikarzy, przez celebrytów, przez polityków i w związku z tym budzi to pewien niepokój i smutek. I dlatego właśnie nagrałem to wideo, starając się wyjaśnić, jakie są podstawy tak formułowanych zarzutów. Oczywiście, jeżeli nie przekonuje Was mój materiał, to zachęcam bardzo do prześledzenia w internecie danych na temat tych historii. Naprawdę sporo można znaleźć na temat niemal każdej z nich, każdego z tych mitów, który w Polsce również został rozpowszechniony. Można samodzielnie zweryfikować i uodpornić się w ten sposób na niesprawdzone, nieprawdziwe informacje. Niestety mam obawę, że ta informacja, ta opowieść o sfałszowanych i skradzionych wyborach zostanie z nami jeszcze na długo i będzie ona formowała w jakimś stopniu przyszłość Partii Republikańskiej. Więcej o tych obawach mówiłem w jednym z ostatnich odcinków podcastu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do odsłuchania. Tutaj chodziło mi tylko o pokazanie, jakie podstawy kryją się za opowieścią, którą snuje w tej chwili Donald Trump. Mam poczucie, że tego rodzaju fałszywe historie należy zwalczać, należy obnażać to, co się za nimi kryje, bo tylko jeżeli odpowiednio wielu ludzi usłyszy, że są to po prostu rzeczy nieprawdziwe, to mamy szansę tego rodzaju dezinformacje zwalczyć. Dlatego jeżeli podobał Wam się ten materiał, zachęcam Was bardzo gorąco, byście podzielili się nim ze znajomymi, z rodziną, z kimkolwiek, kto tego rodzaju teorie rozsiewa. Być może coś to zmieni. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia tego, co dzieje się w kolejnych KluboTygodnikach. Zapraszam do sprawdzenia strony Klubu Jagiellońskiego. No i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia.